No hejo, cześć. Cześć. Okej. Okay. Godzina 19. Pora na kawę, na trochę kawy. To może zacznijmy od prezentacji. I powinniście widzieć teraz trzecią porcję kawy. Już powoli popadamy w uzależnienie. No, kolejne linie i kubki kawy spożywamy. No to możemy śmigać dalej. Ostatnio ogarnialiśmy sobie metody. W różnoraki sposób. Mówiliśmy, czym jest konstruktor, że to jest tak czy siak metoda, że możemy nakreślić jakiś parametr metodą w ogóle, czyli przesłać do niej jakieś dane, po to, żeby ona coś z tymi danymi zrobiła i ewentualnie coś wytruła, czyli to jest ta metoda, która coś zwraca, bo void, on po prostu sobie nic nie robi, ona po prostu sobie jest i może ewentualnie tam wydrukować na ekran, czyli ten system out.println, wydrukować na ekran jakieś informacje, które mi jako programiście są potrzebne. Czyli na przykład sprawdzam sobie, czy dana funkcja działa dobrze i tak dalej, i tak dalej. Co dalej? To mieliśmy. To też mieliśmy. Ten nasz parametr. Czym się różni, to właśnie mówiłem. Jak wydrukować dane na ekran i po co to komu potrzebne, to też omówiłem teraz. Nie na świat. Ostatnim razem był mały problem z tym, żeby wydrukować na świecie coś. I tam troszkę przeszarżowałem. Chciałem wam pokazać system out.println, potem stwierdziłem, że jednak pokażę wam też wydrukowanie na świecie i system out. Pokażę wam, jaki błąd zrobiłem i co trzeba zrobić, żeby to naprawić. A dzisiaj zajmiemy się pierwsze pętlami. No i pytanko. Jaki to ma sens? Do czego służą pętle w ogóle? Pętle, tak najprościej rzecz ujmując, one służą do tego, żeby powtarzać jakąś czynność ileś razy. Czyli to może być na przykład, jak wam później pokażę, może to być dodawanie iluś tam obiektów do naszego programu, czyli nie wklepywanie, misiek równa się nowy misiek i tak dalej, tak 10 razy kopiuj wklej, bo to jest bez sensu, tylko sobie po prostu pętli myknąć, że 10 razy ma się powtórzyć dodanie misia do świata. No i właśnie, tu jest przykład najogólniejszy. Jak wygląda najprostsza, najbardziej popularna pętla. I co one wszystkie robią, te wszystkie liczniki powtórzeń, mniejsze lub pięć czynności, co to dokładnie jest, to mówię w następnym slajdzie. I tu mamy różne rodzaje pętli. Mamy pętlę for, czyli tą, którą wcześniej sobie widzieliście, czyli tą. Liczniki powtórzeń to jest właśnie to. No i o co tu chodzi? Ta pierwsza, zmienić to kolor, for, kluczowe dla. Czyli dla jakiegoś zbioru coś ma się dziać. No i jaki to zbiór? To jest początek zbioru, początek naszej pętli. Zwykle się zaczyna pętlę od zera, tak się przyjęło, ale one równie dobrze mogą być, zaczynamy od różnej wartości tak naprawdę, bo to wszystko jest zależne, w którym etapie tej pętli używamy naszego programu. Więc może się zdarzyć, że od tysięcznego elementu jakiegoś tam zbioru potrzebujemy sobie coś zrobić.
warunek do spełnienia, czyli jak długo ta pętla musi się wykonywać. No jeśli chcemy, żeby coś się wykonało 5 razy, no to musimy nadać warunek, że ma być mniejszy niż 5. Dlaczego mniejszy niż 5? Bo, jak mówiłem, pętlę zaczynamy od 0, czyli mamy 0, 1, 2, 3, 4, czyli czwórka jest mniejsza od piątki, wszystko się zgadza. Krok. Krok to jest zwykle dodanie wartości, dodanie jedynki do początka pętli. Po prostu. Czyli mamy sobie jakąś zmienną tam, która jest początkiem pętli i ona jest cały czas za każdym krokiem, za każdym przelotem naszej pętli, do niej jest dodawana jedynka. No i tutaj coś do zrobienia, to jest oczywista rzecz, czyli coś tam ta pętla ma robić. Nie wiem, drukować na ekran obecną godzinę, na przykład. Albo coś w tym deseń. Drugi typ pętli to jest pętla while. Aha, dobra, jeszcze jedna rzecz w przypadku pętli for. Bo to się, czym się różni właściwie pętla for od pętli while? For jest przydatna wtedy i tylko wtedy, kiedy znamy początek i koniec naszego zbioru. Czyli wiemy, że mamy tam, nie wiem, 12 elementów, z którymi musimy coś zrobić i przez te 12 elementów sobie tutaj przez tą pętlę skaczemy. Natomiast co, kiedy nie wiemy, kiedy od którego momentu mamy zacząć? No to mamy do dyspozycji pętlę while, czyli dopóki jakiś warunek się nie spełni, dopóty coś będziemy sobie robić. No i to jest właśnie to, czyli dopóki while warunek, czyli powiedzmy i albo liczba miśków jest mniejsza od 5 i coś do zrobienia to będzie w naszym przypadku dodaj miśka. Będziemy sobie dodawali dzisiaj miśki do naszego programu, więc tak, będę operował na miśka sporo. Trzecia rzecz, do while. Ona jest w zasadzie podobna do pętli while, z jednym małym wyjątkiem. While sprawdza warunek na samym początku siebie samej i może być tak, że ta pętla w ogóle się nie wykona. W ogóle, zero, koniec. Albo popatrzmy sobie, jeżeli mielibyśmy jakiś tam fragment kodu i przyszłaby nam ta nasza pętla while, to ona w tym momencie sprawdza warunek. Jeśli ten warunek już nie jest, już jest spełniony, to ona sobie przeskoczy dalej, po prostu. Nie zostanie wykonana, lecimy do następnej rzeczy. Natomiast do while, ten nasz kodzik do zrobienia wykona się przynajmniej raz. Jakieś zastosowanie konkretne? Losowanie liczby losto. Na przykład. Czyli to musi się wykonać jeszcze raz, bo później kolejne liczby, jakie będziemy losować, jakie byśmy losowali, one muszą być zależne od tego, jaka była ta pierwsza wylosowana. Bo jeśli zrobimy tak, że wylosujemy sobie za pierwszym razem 23, to musimy się do niej odwołać. Czyli jeśli kolejna liczba jest 23, no to sorry, musisz się wylosować jeszcze raz. Więc to musi się wykonać przynajmniej raz. I tak pokrótce te trzy pętle można sobie omówić. I tutaj, jak widzicie, jeszcze mały uśmieszek, że jest jeszcze jedna pętla. Tą pętlę sobie omówimy już stricte w programie. Bo to niespodzianka w pewnym sensie. Co dalej? Tablice. Tylko nie tablice takie zwykłe do ścierania, jak tutaj mamy przedstawione. Tylko tablice jako zbiór danych. Po prostu. Tak jak mamy zmienne normalne, które przechowują zwykle jedną wartość, tak tutaj, tak tutaj w przypadku tablic, o, teraz wyśmieję ręce, jak macham. Tak w przypadku tablic mamy cały ich zbiór.
Czyli możemy, nie wiem, mieć sobie zbiór punktów x, y i je przechowywać w tablicy, się później do nich odwoływać w jakiś tam sposób. No i tu mamy przykład, jak taką tablicę przechowującą 5 liczb się robi. Int, czyli jakiego typu dane tam będą, nawias kwadratowy oznaczający tablicę, nazwa tablicy, nazwa tablicy, to jest, że to ma być jako tablica, że to, że program ma to uznawać jako tablicę. No i tworzymy sobie nową tablicę pięcioelementową. Pięcioelementową, no, liczb całkowitych. No i pytanie, jak takie coś wypełnić i jak odczytać to, co ono w sobie zawiera. Podpowiedź już jest właściwie na slajdzie. Robimy to przy pomocy pętli, więc nie bez powodu połączyłem te dwie rzeczy na jednym webinarium. Właśnie dlatego, że pętle się fajnie mieszają z tablicami, bo to one sobie przez te tablice chodzą, skakają i bawią się nimi. Więc jest fajnie i przyjemnie. Ok. Kolejna rzecz, listy. To znowu też nie takie listy jak tutaj, czy tam, u mnie jest tutaj, więc los będzie gdzieś tutaj. Nie takie listy jak tutaj na slajdzie, tylko troszkę inne. No właśnie, array list, czyli taka lista tablicowa. Tak to można było przetłumaczyć. I tu macie, cześć Ola. I tu macie przykład, jak zrobić taką listę. Słowko kluczowe list, czyli cała lista jest jakiegoś typu. No i to jest akurat typ list. Tutaj o tym sobie powiem za momencik, co to jest. Nazwa listy, to wiadomo, to jest nazwa listy. Tworzymy sobie nowy obiekt typu, uwaga, uwaga, ArrayList. Czyli tak jak w tamtym tygodniu mieliśmy zwierzaka, węża, czyli generalnie obiekt był typu wąż, ale bardziej uogólniony był jako zwierzę. Tak tutaj mamy to listę, a konkretnie to być obiekt typu ArrayList. No i znowu te oto nawiasy plus nawiasy do konstruktora. No i średni nienawiści, ale to już wiadomo. No i co to są te nawiasy ostre? To są tak zwane diamond brackets i w nich można sparametryzować listę. Bo lista generalnie ona sobie wszystko przyjmie. Ona to jest straszny żarłok. Ona po prostu dodaje się do niej, ona sobie upycha, tam ktoś, no spoko, spoko user, tam, ja sobie gdzieś to upcham, jest spoko. Ale co w przypadku, gdybyśmy chcieli mieć listy konkretnych rzeczy, miśków, same miśki. Chcemy mieć worek miśków, właściwie nieskończony worek miśków, żeby było śmieszniej. Worek miśków, gdybyśmy chcieli mieć. No to w tym momencie jest kwas, gdybyśmy chcieli dorzucić węża. No bo misiek z wężem, to trochę nie bardzo pasuje. Więc można sobie tutaj w tych diamencikach dorzucić, że typ, jaki on ma przechowywać, ta lista, ma być klasy misiek. I tyle. I to już będzie działać. Jak dodać do niej elementy? Tego się nauczymy, ale
Bardzo polecam korzystanie z podpowiedzi w Greenfoocie i w różnych środowiskach programistycznych, czyli te kontrolspacje. One naprawdę używają. To, że my czegoś nie wiemy, to nie musimy kłuć na pamięć, że nie wiem, co to jest, nie wiem, nikt mi tego nie powiedział, tylko po prostu mam jakiś konkretny obiekt, który ma swoje własne metody, ma swoje własne pola, możemy się do nich w jakiś sposób odwołać i możemy sprawdzić, co wszystkie te rzeczy robią. Później pokażę Wam dokumentację Java czy dokumentację Greenfoota, to przekonacie się, że tego jest naprawdę sporo. Naprawdę, naprawdę sporo. Więc sporo nauki przed nami wszystkimi tak naprawdę. OK. Jak odczytać te elementy? Pętelką. Tylko troszkę inną pętelką. Właśnie tą, o której nie powiedziałem wcześniej. No, która jest fajna, łatwa i przyjemna. Bo jest praktycznie idealnie skrojona do list. No i na końcu learn Java, they said, it will be fun, they said. No i jest fun chyba, nie? OK. Ale najpierw git. I powinniście widzieć mój pulpit teraz na swoich ekranach. Dobra, więc macie tutaj kod. Właśnie. I ten nasz dodawacz, który tutaj był w zeszłym tygodniu, bo to jeszcze muszę omówić, to jest, poprawiam trochę sprawę. Chciałem Wam pokazać, jestem alt, potem stwierdziłem, że na show text też by się fajnie było, też fajnie byłoby pokazać dodatkowo, jako taką przeciwwagę. No i skisiłem trochę, bo mówiłem, że show text to jest z tej naszej klasy dodawacz. Będzie działał w sumie, no, nawet bez dodania tego dodawacza do świata. I to był właśnie błąd, bo bez niego on się wykrzaczy. Ja sobie teraz to zapiszę. On się uruchomi i no, jest kwaśno. Tego nie chcemy. On tam krzyczy, że nie może null button exception, czyli nie jest w stanie, nie ma takiego elementu w ogóle na świecie. No i w tym momencie świat nie wie, co ma z nim zrobić. Ale po edycji, czyli po dodaniu obiektu dodaj w jakiejś tam lokacji, no to widać faktycznie coś tu się dobrego dzieje, to mogę sobie usunąć. No i popatrzmy. Show text. Wynik ma się pojawić na środku ekranu. To jest suma 12,41. 53. Czyli to faktycznie działa. Żeby nie było kłamstw. Dodawacz. It will show text. Ten wynik bierze się z tej oto. Ten wynik bierze się z tej metody oraz wraca suma. OK. Żadnych pytań nie widzę, więc możemy sobie przejść do pętli i do kolekcji, czyli tablicy list. I żeby to zrobić, tworzymy sobie nowy projekt, nowy scenariusz. Czyli scenario, nie Java scenario. I ja sobie daję na pulpit.
projekt o nazwie Pętle Tablice. I create. Czekam chwilkę, to sobie wyłączę. I mamy na razie pusty świat. Na razie pusty świat. I czego potrzebujemy? Skoro chcemy miśki, no to przydałoby się stworzyć jakiegoś aktora, który jest miśkiem. Więc klikamy prawym przyciskiem na aktor, new subclass i ja mu nadam nazwę misiek, animal tak, objects. Ja sobie wziąłem objects, akurat to będzie mój teddy bear. Ten misiek na razie sobie nic nie robi. On sobie egzystuje. Podobnie jak mój świat, on sobie też po prostu, on się po prostu stworzył, dalej nic nie robi. Teraz zrobimy sobie taką rzecz. Jak dodać kilka obiektów naraz do naszego świata? Tak jak mówiłem, to byłoby trochę nieopłacalne robić łopatologicznie w moim świecie. Proszę, tam skaczę. W moim świecie to byłoby trochę nieoptymalne robić misiek, misio, misiek. I tak 10 razy. Dlatego trzeba zrobić to w troszkę inny sposób, przy pomocy pętli właśnie. Tylko, żeby to miało trochę ręce i nogi, to misiek misio wrócimy sobie tutaj w to białe pole. Zaraz nad metodą konstruktora, czyli misiek misio i sobie kończymy całkowicie. On ma mieć to cały czas ogólnie dostępne i tyle. Czyli misiek misio. Wtedy możemy sobie to usunąć. I on go tak czy siak zobaczy, bo misiek, typ misiek, nazwa misio, zmiana misio jest dostępna w całym naszym, w tej naszej klasie. I teraz, żeby skorzystać z tej pętli, powiedzmy sobie, chcemy zrobić tych miśków kilka, pięć powiedzmy. To skorzystamy sobie z tej naszej pierwszej pętli, czyli forku. Otwieramy sobie na was i zamykamy. No i teraz. Na początku mieliśmy, od jakiego momentu te nasze miśki mają się zacząć. Weźmy sobie od jedynki, czyli ma być inaczej. Będziemy to brać od zera, więc musimy sobie stworzyć najpierw zmianę, która będzie nam sprawdzała, czy ile tych miśków ma być i ile w tym momencie konkretnym jest. Czyli pod misiek misio robimy sobie dwie zmienne. Int ile miśków, weźmy sobie ich 5. OK. I pod spodem int misiek i to sobie robimy jako 0. Powinniśmy mieć, to jest akurat prosty kod, czyli tworzymy sobie na samym początku odniesienie do klasy misio poprzez zmienną, do klasy misio, jako zmienną misio, a następnie tworzymy sobie dwie zmienne liczbowe, która po pierwsze określa nam, ile miśków będziemy mieć, a po drugie, który krok pętli, czyli innymi słowy, ile miśków już stworzyliśmy. Czyli od który misiek równa się 0, czyli od początku.
od zera. Będziemy sobie liczyć tych miśków, który misiek mniejszy od ile miśków, czyli tak długo, jak liczba miśków jest mniejsza od maksymalnej ilości miśków, zwiększymy sobie który misiek o 1. To tak. Który misiek plus plus to jest to samo co który misiek równa się który misiek plus 1. To się też równa który misiek plus równa się 1. Tylko że akurat w przypadku pętli korzysta się raczej z który misiek plus plus. To jest najszybsza, najkrótsza metoda na to, żeby coś zwiększyć o 1. I tutaj sobie zrobimy tak, żeby to było wszystko w kamerach. Ctrl Shift I, żeby sobie sformatować nasz tekst. No i mamy miśka stworzonego. Teraz chcielibyśmy go sobie dodać na świat. No i zwykle robiliśmy tak, że dawaliśmy add object misia. I tam jakąś konkretną lokację. No to sobie zrobimy. Add object. No i misia. No i zakładka tutaj. X, Y. Tutaj dobrze byłoby, żeby one wszystkie nie były w tym samym miejscu, no bo to byłoby troszkę no, nie bardzo fajne, gdyby mieć 5 miśków czy tam 100 miśków w jednym miejscu, więc wylosujmy sobie x i y. Żeby wylosować x i y, skorzystamy z funkcji getRandom z klasy GreenFood, czyli tutaj zamiast tego x z dwoma podkreśleniami zobaczymy i wpisujemy greenfood. Uwaga, bo tu jest duża litera. Greenfood. No teraz możemy wziąć kontrolę spacja, ale troszkę to nie bardzo widać. Więc po prostu zacznę wpisywać get random i mamy get random number. Okay. Limit określa nam maksymalną liczbę, jaką ma ta metoda wylosować. Zresztą, jeżeli sobie popatrzymy tutaj, wy sobie na pewno popatrzycie, bo wam to na pewno lepiej wychodzi, ale na ekranie, ale to generalnie zwraca losową liczbę, czytam sobie, to jest to, losową liczbę pomiędzy zerem, które jest włączone, a tym właśnie limitem, który jest wyłączony z całego losowania. Czyli jeśli dalibyśmy tutaj 600, czyli maksymalną szerokość naszego ekranu, to w tym momencie on będzie losował liczby od 0 do 599. To jest jasne? Jasne. Zmienimy sobie to jednak na 500 i zaraz za pierwszym nawiasem, czyli właściwie zaraz za tą metodą, dorzucimy sobie 50. Czyli w tym momencie on powinien brać od 49 do 549. Tak, bo ta 50 jest jako stała, więc generalnie to wygląda tak, że hej misiek, idź do 50, a potem się zobaczy, gdzie ci powiem, gdzie masz iść. Czyli 50 to jest takie stałe i później dodajemy to, co się wyrosuje. Więc generalnie patrzymy tutaj od prawej do lewej strony, żeby miał jakiś tam żeby łatwiej było wytłumaczyć uczniom. Czyli 50 jest jako minimum. Potem dodajemy to, co się wylosuje w programie. I analogicznie Y.
input.get. Przepraszam. Get random number. Ja sobie to przeniosę do nowej linii. Czyli tutaj mamy x-a, do którego ma się wpiąć ten nasz misiek, to mamy tutaj przecinek. Za tym przecinkiem możemy sobie zrobić nową linię enterem i to będzie dalej respektowane. I tu jeszcze średnik nienawiści. I to będzie dalej respektowane, bo tak długo jak nie zakończymy naszej komendy średnikiem, to możemy w sumie zrobić sobie tych linii ileś tam. No i faktycznie ja sobie to dalej, no on to będzie respektował po prostu. Dlatego jak próbuję jakiś problem z jakimś tam zniszczeniem tego wszystko w jednej linii, nie bójcie się, często gęsto jest tak, że kolejne elementy, kolejne parametry, jakieś tam metody są po prostu przerzucane do nowej linii. OK. Tu limit Y jest 400. Zresztą tu mamy 600 na 400. Więc zrobimy sobie 350 analogicznie do x-ów plus 50. OK. Czyli w skrócie. Zrobiliśmy sobie nowy świat, czy on sobie sam siebie zrobił, taki sprzeciw losnego, a następnie robimy manufakturę miśków, które się pojawią na tym naszym świecie. Przy czym tych miśków będzie 5. Zaczynamy ono od 0, czyli który misiek 0, czyli misiek o powiedzmy identyfikatorze 0, on się tutaj stworzy, doda. Koniec pętli, to wskakuje na jedynkę z tego powodu, czyli tutaj dajmy jako 1. On sprawdza, jedynka jest mniejsza od 5, no jest, no wciąż jest. No więc lecimy. On sobie robi nowego miśka i dodaje go w jakiejś losowej lokacji. Kończy pętlę, znowu przechodzimy do dodania, czyli sobie robi plus plus i znowu sprawdza, czy który misiek, który jest teraz dwójką, jest mniejszy od 5, no dalej jest. No i tak dalej. Kiedy zmienna, który misiek osiągnie 4, właściwie 5, bo 4 mniejsza sobie z pełni, to on tutaj się wyłoży. Czyli będzie, czy 5 jest mniejsze od 5? No nie jest. Żeby zrobić 6 miśków, musielibyśmy zrobić równa się. Czyli tak długo jak zachowana jest liczba 5 lub mniejsza, to w tym momencie pętla sobie może działać. OK. W miśku jeszcze nie mam nic. On po prostu sobie hasa, jak opętany w akcie. Więc tu jest na razie bieda, ale tu się fajne rzeczy pojawią. Mam nadzieję, że fajne, że Wam się spodobają. Wrócimy sobie do mojego świata. Chwilkę zaczekam, sobie uruchomimy program. To warto zapamiętać, czyli jak zwiększać zmienną liczbową całkowitą. To są właściwie trzy takie metody na to. Ta jest polecana przy pętlach i ogólnie w programie. A to jest bardziej hakerska wersja tej.
Mówi się już skompilował program. No i zrobiło się ile miśków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nie może być. Tyle chcieliśmy, to się zrobiło. Niesamowity sukces. Zniknął mi Greenfoot. Nie wiem czemu, ale wrócił. Mamy pięć miśków w różnej lokacji. Żeby nie było, że to jakieś macholeje są z mojej strony i jakoś tam czaruję, jest reset i one w tym momencie się pojawią w różnych lokacjach. To jest okay, pentagrami. Z tego co widzę, to mi to przypomina symulację Energy Landy, Energy 2000, ale. Teraz sobie zróbmy w misiku coś. Czyli fajnie by było, gdyby ten misik miał jakieś imię, po prostu. Więc potrzebujemy sobie zrobić w nim konstruktor, czyli public misiek. No i co ten misiek musi jeszcze mieć? U samej góry musi mieć tak zwane pole. String imię miśka. No i na razie sobie zostawimy tak jak jest. Czyli nie dopisujemy nic do konstruktora. Imię miśka też sobie zostawiamy. Bo teraz się zajmiemy tablicami. Tworzymy sobie tablicę string quick imiona miśków równa się new string, ale to było wtedy, kiedy byśmy wiedzieli, ile chcemy mieć tych imion, tych zbiorów. Wtedy byśmy sobie zrobili new string i tam 5. I potem byśmy sobie musieli to dorzucić. Kolejną metodą jest, w sensie jak zrobić tablicę, jest po prostu dorzucenie kolejnych elementów do tej tablicy. Czyli tak jak mamy imiona miśków, to muszą to być imiona miśków jako dane znakowe, to muszą to być po prostu jakieś słówka w cudzysłowie. No to napiszmy sobie tak siedem elementów tablicy, niech tam gdzie każdy z nich ma być oddzielony przecinkiem. 4, 5, 6, 7. Ok. Kuchatek, uszatek. Marian też się niech pojawi i na końcu, dobra, będzie jogin. Konflikt nie krzyczy, że coś jest nie tak. Nie krzyczy, a to zrobię spację. Konflikt nic nie krzyczy, że jest nie tak. Nie w tym momencie stworzył sobie tablicę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmioelementową. I teraz tak. Tak jak mówiłem w przypadku pętli, tam zaczynamy z od zera, prawda? To ma. Ok, dobra. Który kod? Tak jak mówiłem w przypadku pętli, które się zwykle zaczynają od zera, to ma odniesienie do właśnie tablic. Bo tablice to są takie fajne bestie. Fajne. One dość krwi napluły, napsuły na moim roku z programowania, bo one się zaczynają od zera.
każdy element tej tablicy, czy pierwszy element tablicy ma indeks 0, czyli bohatek ma indeks 0 i wnosimy się do niego przez indeks 0. Uszatek jest jako 1, Kolarkol 2, Wisław 3, 4, 5, 6, czyli generalnie mamy 7 elementów, ale ostatni element ma indeks 6. To sobie usunę. Jedziemy do ciemnego kodu. I z samej góry zrobimy sobie też zmianę całkowitą. Jakie powinny. Będziemy sobie znowu losować. Chociaż tak naprawdę. Zrobimy sobie takie coś. Czyli w naszym konstruktorze miśka chcemy, żeby on miał jakieś, żeby każdy z tych miśków miał jakieś losowe imię. To żeby mu to imię nadać, this. Imię miśka to się równa, a co nie jest potrzebne, ale sobie zostawimy na później jeszcze. This imię miśka to jest imiona miśków i uwaga, uwaga, to co tutaj jest odniesienie do tablicy, a tu jest który element tej tablicy ma być wykorzystany. Czyli tutaj wpisujemy na przykład 0. To wpisujemy 1, 5, 7, 8. 5542. 50542. Możemy sobie stąd wylosować. To sobie wylosujemy. Greenfoot.get random number. No i w tym momencie zagwozdka z limitem. Bo co z tym limitem musielibyśmy zrobić? Musielibyśmy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Fajnie. Limit jest 7. Ale co w przypadku, kiedy mielibyśmy 92 tysiące tych rekordów ponad? Jeśli pomylimy o 1 i dany rekord się nie wylosuje, bo my zrobiliśmy pomyłkę, no to jest trochę nie bardzo. Więc na szczęście jest takie coś jak rozmiar tablicy. Możemy sobie wziąć rozmiar tablicy, po prostu ją spytać, hej, tablica, jaki to masz rozmiar? No i ona nam odpowiada, że hej, dobra, mam rozmiar 34 na przykład. Żeby to zrobić, odwołujemy się do tablicy imiona miśków. Ups, proszę. I dokładnie length, czyli długość tej naszej tablicy. Tak by to wyglądało. Czyli pod imię miśka podstawiamy wynik losowania ze zbioru miśków, który to losowanie jest ograniczane przez rozmiar tej naszej tablicy. Czyli w tym momencie mamy trochę bardziej elastyczny kod, bo się odwołujemy do właściwości innego obiektu, który wie, jak ma działać. Wie, jak ma działać, czyli jaką ma długość. Coś tam jeszcze. Jeszcze sporo tego jest. No, można go sklonować, można. Tutaj nie ma tego. Ale można mu sprawdzić pierwszy element tablicy, ostatni element tablicy i tak dalej, tak dalej. Więc to jest. Polecam korzystać z takich rzeczy, czyli po prostu kontrol spacja
Akurat tego lęk nie ma, to jest trochę tak, nie bardzo, ale to wam mówię, więc jesteście do przodu. No i żeby te nasze miśki się przestawiały, to co? To w metodzie ACT przydałoby się coś zrobić. Jeśli pamiętam, to musieliśmy zrobić coś takiego, że czyli cały czas ma sprawdzać, czy dotknęliśmy tego naszego miśka. Czyli jeśli czyli jeśli kliknęliśmy ten punkt, na świecie wydrukuj tekst miśka. Tutaj dla powtórzenia x i y są od lewego górnego rogu, więc żeby misiek się przestawił, żeby imię miśka pojawiło się nad tym naszym miśkiem, musimy to y zmniejszyć o jakąś wartość. No i tutaj plus 20, czyli się przesunie w prawo ten tekst. Czyli drukujemy sobie jego imię jakimś x, y i średnik. Jak dotąd zrozumiałe? Coś powtórzyć? Chyba. Albo tak zajęci jesteś pisaniem, albo. Albo was nie ma. Dobra. Ktoś tam pisze coś. Jesteście. Ok, dobra. To tak. Powinniście mieć to. To, chyba że nadal myślicie nad imionami, to. No ok. Cóż, trudno. To znacie, więc możemy sobie. Piszeć trochę nie nadążacie. Ok, dobra. To ja tu jeszcze chwilkę zostanę. Jakby coś, to mogę jeszcze coś powtórzyć, co tu jeszcze byłoby niejasne. To jest mocno, to jest trochę tak. Incepcja style, czyli imiona miśków, które się rozwiną z imion miśków. To jest trochę tak. Może nie do końca zrozumiałe na początek, ale generalnie to jest bardzo przydatne. Czyli możemy lecieć, tak? Sprawdzamy, czy to faktycznie nam zadziała. Skoro nie ma pytań, dobra.
Reset. Zbyszek. Puchatek. Jogi. 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 No, jak widać, Jogi wygrał, jeśli chodzi o to losowanie. Jak nie szkodzi, możemy sobie powtórzyć. No i faktycznie te nasze miśki no, losują sobie imię. Losują sobie imię. No i jest fajnie. Tworzenie miśków. Okay. Samo tworzenie miśków to już się robi. Miśki są, ale imion nie pokazuje. To może mieć problem z tym. Ewentualnie z. A jakiś błąd w ogóle się pojawia? Lucyna? I Gosia, tu jest kod na tworzenie samych miśków w pętli. Czyli tworzymy sobie trochę tych miśków. Góra jest ważna i ta pętla jest ważna. Czyli Good world. Good world. Czy to w miśku? Nawiasy? Marzena? Can't find symbol. No to chyba byłoby to. Czyli nawiasy, musisz sobie tam dowiedzieć, bo to jest jako metoda. Pobierz świat i pokaż na nim tekst. Działa maszyna? No to właśnie powinno być to. Klaudia. Ok. Klaudia, u ciebie też. Prawdopodobnie jest błąd przy nawiasach. Czyli get world, nawiasy normalne, okrągłe. I misiek też na czerwono. Misiek, misiek, misiek. Który misiek? Ten w świeci misiek? Ten? Czy któryś inny? Czy? Pamiętajcie, że tu po metodzie get, że to jest metoda. GetWorld to jest metoda. Więc ona się musi kończyć nawiasem. I dopiero później jeszcze mówimy, co się ma dalej stać. Czyli w naszym przypadku to jest po prostu pokazanie tekstu, żeby się mi się przedstawił w jakiejś tam konkretnej lokacji. Ciebie działa. Super, cieszę się. Klaudia, jak tam u ciebie? Get world powinno się poprawić. Mają być dwa nawiasy. Mm.
W razie czego czat mam tutaj, po tej stronie, więc to nie jest tak, że sobie gdzieś tam oglądam Face'a czy coś. Jak sobie wejdziesz, Claudia, w klasy, czyli Mission Email Worlds, to powinien on zaznaczyć, gdzie jest błąd. Dobra. Widzę, że już nikt nic nie chce. Wracamy do My World, bo zajmijmy się teraz listami. Poklicie się, mogę się powtarzać. Tak, jak najbardziej. Tam nie ograniczaliśmy, że jeśli dane nie było wylosowane, to masz już go nie używać. Więc jak najbardziej, mogą się podać. Zresztą tam jak pokazywałem, to tam chyba ze trzy jogi wyszły. Nowo. Uszatek, no masz. Dwa uszatki, Zbyszek i Kolargo. Gdzieś tam. Sejmiona, super, cieszę się. No i w ten sposób właśnie tworzymy sobie ileś obiektów przy pomocy pętli. Można to zrobić przy pomocy pętli while też. Czyli jeśli byśmy sobie zmienili to if mamy while który się niczym czyli dopóki to jest prawda, to po pierwsze masz być misiek, nie misiek, a na samym końcu masz zwiększyć ten nasz krok. Uch, od oka trochę to. Kwas. Za dużo tego. No, kąpię się. No tak, trochę go zabiłem. Ten obiekt, który mi się zmierza od jakichś pisków. Aha, no. Nie, jest okej.
dobra. Okej. Okay. A, no tak, no tak. Dzięki wielkie. No to już wiadomo, czemu się mi się pluł o to, że jest za dużo tych klamr. Dobra, wielkie dzięki za to. O. Reset. O i kwas. No, no tak, już jest. Dzięki. Dzięki za czujność. Zbyszek z Wieszelki Jogi Wiesław. Więc to można zrobić dwojako, przy pomocy pętli while i przy pomocy pętli for. Przy czym jeśli to się zmieni, który misiek na 3 to się pojawią tylko dwa. Stoimy. Wszyscy by sprawdzili pętlę while. Jak to działa? Nie działa. Nie działa w ogóle, czy nie działa pętla while? Coś nie, u siebie akurat zadziałało, Kasia, więc coś z tym. Dobra, to sprawdź sobie, musi być, dopóki to, co jest w środku, jest prawdziwe, czyli tak długo jak który misiek jest mniejszy od ile miśków. Zacznę jakoś normalnie nazywać te zmienne. Tak długo ma się wykonywać właśnie ten to. Czyli dodawanie miśka, tworzenie nowego miśka i dodawanie go na świat. A po wszystkim ma się zwiększyć liczba tych miśków o 1. Kopiuje się, ale nie pokazuje imion. No, jeśli nie zmieniałaś nic w kodzie miśka, to powinno być wszystko ok. Będę patrzył tutaj, ale wracamy sobie do list. Żeby z list skorzystać, bo listy nie są takim standardowym komponentem Java, musimy je dodać, zaimportować do naszego programu. Teraz, jak na pierwszych zajęciach mówiłem, o co chodzi z tym import greenfood, czyli mam nadzieję, że mówiłem, już nie pamiętam. Po prostu importujemy cały zbiór funkcji greenfootowych. W tym też funkcje javowe, czyli dzięki temu mamy wszystkie te podstawowe pętle. Co to jest obiekt, co to jest klasa i tak dalej, i tak dalej. Żeby sobie wziąć listę, potrzebujemy zaimportować import java.util.list import java.util.list bez gwiazdek na końcu, to już są skończone biblioteki. Okej, okay. Co było jeszcze, Kasia? A, okej.
Czyli, żeby skorzystać sobie z list, potrzebujemy tych dwóch rzeczy. Util list i array list. U samej góry poniżej importu Greenfoota. Nie wiem, jak dobrze to jest widoczne. Zwiększyć trochę czcionkę, czy tak jest ok? Jeżeli zwiększyć czcionkę, to może się stać różne dla mnie przynajmniej. Dobra. To teraz pod tymi naszymi zmiennymi robimy sobie według tamtego przepisu, czyli list elementowe nawiasiki. I teraz co? Lista miśków. To będzie nasza lista. Tu ma się new array list i na końcu data. Pierwsze te diamentowe, a na samym końcu normalne nawiasiki, jak to jest konstruktor. Coś tutaj się tutaj. No właśnie, właśnie tutaj. Normalnie moglibyśmy z tego, co dużo tam robić, ale my chcemy same miśki, więc misiek. W tym momencie, jeśli byśmy dodali jakiś inny obiekt, gdybyśmy mieli tam węża, to on już tego nie przyjmie. Po prostu. Czyli na samym początku import list i ArrayList i jako globalna, powiedzmy zmienna, lista miśków jako lista z parametrem misiek. Też mi tego brakuje. Czyli new ArrayList, lista tablicowa, misiek. OK. Przejdziemy sobie teraz do pętli tej naszej, czyli while misiek, niż od ile miśków. Tworzymy sobie nowego miśka. Dodajemy obiekt na świat. Teraz jak dodać miśka do tej listy. Według tamtej recepturki, może to zminimalizuję, to sobie też minimalizuję, to sobie usunę, to tu trójka, tu 5, 6, 7. Nazwa listy, kropka, kontrol spacja. U nas nazwa listy to jest po prostu lista miśków. Kropka. No i tu się zaczynają dziać cuda niestworzone. Mamy czyszczenie listy, dodawanie, żeby było śmiesznie, innej kolekcji, czyli generalnie lista może zawierać inną listę, która zawiera inną listę. Nie, aż tak to było, chyba to nie przyszło. No ale generalnie można sobie robić z listy listę. Inaczej. Z listy list robić listę. Z obiektów robić listę. O, tak prędzej. I potem się jakoś do nich odbywać. Czyli lista miśków, kropka. I mam tutaj contains jakieś object equals object. Tu możemy sobie sprawdzić, czy jest puste. To nam się przyda inaczej. Ten is empty,
Jest wykorzystywane w jednym z naszych projektów, a mianowicie pająk łapie muchy, bo on tam na samym końcu sprawdza, czy lista wszystkich obiektów z całego świata jest równa 1, czyli wtedy, kiedy zostaje sam pamięć tak naprawdę. Jeśli to jest prawda, koniec gry. Więc to jest fajny w listach, że ona już ma w sobie naprawdę fajne i przydatne rzeczy. Minusem jest to, że nie moglibyśmy zrobić, znaczy inaczej, przy tablicach możemy sobie zrobić tablice n-wymiarowe. W przypadku list to może być trochę skomplikowane, chociaż też do zrobienia. Więc jeśli chodzi o jakieś równanie macierzy, lub jakieś matematyczne obliczenia związane z macierzami, to się bardziej przydają właśnie tablice, a listy to bardziej się przydają do już takiej normalnej biznesowej, nie tylko biznesowej, normalnej programu. Czyli jeśli mielibyśmy jakieś pobrania z bazy danych, to wszystko w formie jako listę. Przepraszam. I tam gdzieś później jeszcze wysyłam. Może mi się uda na następny raz coś pokazać fajnego, troszkę nie greenfootowego. No i wtedy zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. Ok, wracając. Mamy sobie listę miśków. Lista miśków. Add misiek. Inaczej. Tutaj fajnie podpowiada. Add to int przecinek misiek, czyli indeks, w jakim ma być ten obiekt i typ tego naszego obiektu. My sobie dajemy add misiek i co to jest fajne, że nie potrzebujemy dawać indeksu. On sobie to automatycznie będzie przyrastał. I dajmy misia. Czyli w tym momencie nam się robi lista zrobiona z misków. I ten array list to działa w ten sposób, że jak mamy listę starą i dajemy do niej coś nowego, to ta stara lista jest przerzucana, jest kopiowana i zastępowana nową, w której już jest ten dodatkowy obiekt dodany. Czyli generalnie to jest tak, że już usuwamy starą i napisujemy ją nową wersją tej listy. Okay. Możemy sobie skompilować, uruchomić. I jak widać, nic się nowego nie dzieje. Nic się nowego nie dzieje. Z prostej przyczyny, bo nic ciekawego nie zrobiliśmy. Teraz tak, możemy sobie zrobić pętlę, inaczej, zrobimy sobie pętlę, która oprócz która będzie nam drukowała na ekran, czyli system z tym outprintlen, x, y danego miśka. Myślę, że to będzie fajne. Więc for, to już znamy, prawda? Tylko, że to jest ta nowa pętla, o której mówiłem, slash nie mówiłem, której wspominałem, że powiem i to jest właśnie ten moment, o którym mówię. Ta pętla przydaje się właśnie w listach, bo ona leci po obiektach. Ona leci sobie po obiektach
najprościej rzecz ujmując. I dzięki temu możemy sobie coś z listami robić. Czyli dla, uwaga, uwaga, typ misiek, jakiś misiek w zbiorze lista miśków ma się coś robić. Teraz dokładnie powiem, o co w tym chodzi. Dlaczego tu jest dwukropek? Misiek to jest typ zmiennej po prostu. Czyli mamy typ, mamy zmienną jakiś misiek. Czyli dzięki temu osoby rozpoznaje, że w tej liście ma lecieć i sprawdzać tylko miśki i nic więcej. Dwukropek oznacza w zbiorze. Tak właściwie to można tłumaczyć, że to jest dla każdego miśka w zbiorze lista miśków ma coś zrobić. Zrobimy sobie system out printlen jakiś misiek. Tu jest fajna rzecz. Get x plus jakiś misiek. Get. I w którymś on mi powinien wydrukować zaraz po tym, jak te miśki się zrobią, wydrukować w okienku terminalowym lokację wszystkich miśków, jakie są na tej naszej liście. I całe 5. Szok. Wow. Ok, czy to jest zrozumiałe? Jest troszkę inna struktura, troszkę inna logika tego, ale generalnie pętla ta for, zwana for each, czyli dla każdego elementu w jakimś tam zbiorze, ma się coś dać. Sprawdzimy sobie. Set. To działa. A i terminal też działa. Dobra. Terminal sobie działa, ja go screenuję. Po resecie podałam. Mamy lokację miśków. 501.336. To będzie gdzieś. Aha, to są te dwa. To możemy jeszcze dorzucić jakiś misiek. Miśka. Terminal Colargol 38393, Zbyszek, Colargol, Puchatek i Joki. Czy one faktycznie z nami gadają dzięki temu? A, i tu jest taki potworek. Czyli system out println i mówi mi do miśka: miśku, po pierwsze przestaw się, a potem powiedz, gdzie jesteś. Wiem, że ukradłeś miodek.
Okej, okay, wszystko jasne? Tablice i listy wyjaśnię, bo po pierwsze to jest bardzo ważna rzecz w programowaniu w ogóle, nie tylko w Greenfoocie i w Javie, a po drugie, czy pogadam sobie, a po drugie plan węgla dla Was jakiś projekt na ostatnie zajęcia, tyle, że się trochę rozrósł. I nie starczyłoby nam trzech zajęć. Więc na razie to odłożymy kiedyś tam. Pewnie dostaniecie w zjawiskowej formie niż wideo mały opis tego projektu. Pytanko, czy wszystko jest jasne? Na koniec. To zrobi kuku. O, nie, to zrobi kuku. Dobra. Size 5 minus 1. Kontrol spacja. Tylko podpowiedź będzie dana jak dasz prawo, czyli jakiś myśl, kropka, kontrol spacja i wtedy masz podgląd w metody. Coś
Coś jeszcze niejasnego? Coś powtórzyć? No jeszcze nie teraz. Znaczy, no okej, dobra. Ale w przyszłym tygodniu jeszcze mam zajęcia. Zrobimy sobie projekt od początku do końca. Będzie to jakiś trudny projekt. Właśnie wszystko, czego się dowiedzieliśmy do tej pory, będzie tam wykorzystane. Także będzie krótki wstęp teoretyczny, a la gmoch, strzałki wszędzie. Zobaczymy. Czy to jest zrozumiałe? Ta pętla for each. Wszystkim działa wszystko, czy coś jeszcze pokazać? Któryś kod? No dzięki, cześć. Myślę, że na dziś skończymy w takim wypadku. No, udało się wyrobić w 1,5 godziny. No, to jest sukces. Tak, jeszcze poczekajcie, bo chcielibyśmy, żebyście weszli na tę stronę, bo jest to stronka do zapisu. Znaczy, to jest do dołączenia do grupy na Facebooku. Takie coś po prostu. Chcielibyśmy, żebyście to wypełnili. Wtedy was dodamy do grupy Javowej na CEIS-ie. Okej. Okay.